co gospodarka ma wyprodukować według endecji. Ja nie będę tutaj zapowiadać. Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że ta zmiana warty jakaś, która sądząc po odgłosach się na dole odbywa, jest bardzo symboliczna i dobrze, że się zbiega z naszym spotkaniem. To, co robimy, to też jest zmiana warty, jak najbardziej. Tak jak to prezes powiedział, idziemy do władzy. Nie siedzimy tu po to, żeby sobie poględzić, tylko żeby wyjaśnić, do czego tej władzy potrzebujemy i po co ją chcemy wziąć. I jestem przekonany, że ją w jakimś stopniu, oczywiście nie samotnie, nie w pojedynkę, weźmiemy i będziemy w niej uczestniczyć. Proszę Państwa, muszę zacząć od podziękowań tutaj za te miłe słowa pana posła o mojej książce. Też bym chciał oczywiście, żeby któraś z moich książek była lekturą szkolną z oczywistych względów. Ale gdybym musiał wybierać, na przykład miał taką władzę, że to ja bym zadecydował, która, to jednak wolałbym, żeby to nie była Michnikowszczyzna, ale książka, która, dziękuję bardzo, tej też nie, mimo że najlepsza, bo najnowsza, chciałbym, żeby tą lekturą była książka pod tytułem Polactwo, którą napisałem już dość dawno temu, niestety jest wciąż aktualna. Ona chodzi po tropach myślenia zwłaszcza Ludwika Popławskiego, ale i Dmowskiego, i Balickiego, i innych endeków, ponieważ nie wiedziałem nawet wtedy, gdy ją pisałem. Wbrew pozorom, jak uznali niektórzy czytając, że sam tytuł Polaków obraża, nie chodzi o obrażanie, chodzi o pewną diagnozę. I to jest ta sama diagnoza, jak po latach stwierdziłem, którą właśnie mieli ci ojcowie założyciele endecji, że wielu Polaków nie tworzy narodu polskiego. Oni nie używali słowa polactwo, nie używali słowa żywioł narodowy. Rozdzielali, czym innym jest żywioł narodowy, czym innym jest naród. Nie wystarczy mówić tym samym językiem, mieć takie same odruchy, że jak Boże Narodzenie to choinka, jak Wielkanoc to święconka, jak Małysz wygrywa, to klaszczemy. Tylko jeszcze potrzebna jest organizacja, potrzebna jest świadomość wspólnego interesu i to jest dopiero naród, ta wspólnota kulturowa plus świadomość swoich interesów i organizacja. Temu zawsze służyła narodowa demokracja i teraz, kiedy wraca, bo my wracamy, nie da się zaprzeczyć, z mogił zbiorowych, z wygnania, na którym się endecja znalazła, z kompletnego niebytu, do którego zepchnięto formację, która twierdzę, upieram się i w swoich książkach myślę, że to udowadniam, w przeważnym stopniu odzyskała dla Polski niepodległość w 1918 roku i przyczyniła się do tego, że polskość nie zaginęła w ogóle, tylko miała te 20 lat, nieważne jakiej, ale państwowości, ten oddech jakby tonącego, który na chwilę wyskoczył na powierzchnię i dzięki temu jeszcze nie zginęliśmy. Ta formacja wraca. Wraca po to, żeby rządzić między innymi właśnie dlatego, żeby zająć się polską gospodarką. Ponieważ polską gospodarką się nikt nie zajmował. Zanim do tego wrócę, cały ten proces naszego istnienia jako państwa już niekomunistycznego po 1989 roku, więc 27 lat jako przył, nawet ciut więcej, można opisać, właściwie 28, trudno powiedzieć, kiedy ono się poczęło, czy przy wyborach kontrrektowych, czy kiedy, no ale powiedzmy tych 28 lat można opisać jako dwie sprzeczne ze sobą tendencje. Można oczywiście na różne sposoby starać się to rozgryźć, gdzie znaleźć znów klucz do tego opisu tej sytuacji, ja proponuję taki. To jest ciągły spór między próbami dekolonizacji Polski i próbami rekolonizacji. Bo PRL był państwem kolonialnym, był dość typowym państwem okupacyjnym, stworzonym przez zaborcę, stworzonym, jakkolwiek będziemy to nazywać. Jest cała dziedzina wiedzy, do której ja się uporczywie odwołuję, która nazywa się teorią państwa postkolonialnego i tam są odpowiedzi, tam są prawidłowości, tam na przykładzie różnych krajów jest opisane to, z czym mamy w Polsce do czynienia. To jest najlepsza wiedza, która nam pozwala współczesną Polskę zrozumieć. To, że jakaś społeczność kształtowała się przez kilka co najmniej pokoleń, czasem więcej tych pokoleń jest, czasem mniej, bez możliwości tworzenia własnego państwa, bez budowania własnego bytu, tylko
tworząc państwo, żyjąc w państwie stworzonym przez jakąś siłę obcą, przez kolonizatora, zaborcę, okupanta, to deformuje, to zmienia. To właśnie sprawia, że Polacy znowu się stali żywiołem narodowym w ogromnej części, a nie narodem, że znowu się stali polactwem, chociaż były momenty, kiedy naprawdę byli Polakami i mogliśmy być dumni i powinniśmy być dumni, aleśmy o tym zapomnieli i o tym nie będę dzisiaj mówił, bo to zbyt szeroki temat, ale ważny, może przy jakiejś innej okazji. Na czym kolonializm polega? To jest bardzo ciekawe pytanie, którego nikt sobie nie zadaje. Serdecznie polecam poglądowy przykład. Jest taki film, ostatnio znalazłem go, że jest już umieszczony na YouTubie, ja kiedyś o nim pisałem. On trwa godzinkę, naprawdę warto go obejrzeć. Jest to film dokumentalny zrobiony przez jakąś francuską telewizję na temat konferencji w Berlinie w 1886 roku, jeśli pamiętam. Kanclerz Bismarck, który już wtedy dostał bana od cesarza Wilhelma, chciał odegrać jakąś wielką rolę i postanowił stać się patronem procesu zagospodarowywania świata przez Europę, która wtedy była w szczycie dumy z siebie i przekonania o swojej wyższości. I w tym celu właśnie zwołał tę konferencję, na którą przyjechali wszyscy wielcy tego świata, a owa telewizja, o której mówię, zrobiła rzecz kapitalną. Po prostu wyjęła z archiwum stenogramy tej konferencji, przebrała aktorów w historyczne stroje i w tym samym wnętrzu. Nagrała oczywiście nie całość, bo to było nie do wytrzymania, ale kluczowe fragmenty rozmów, które oni tam wtedy prowadzili. Anglicy, Amerykanie, Hiszpanie, Francuzi, król belgijski, który był bardzo aktywnym kolonizatorem. Proszę Państwa, tam nie ma ani słowa o tym, żeby wyjdziemy do Afryki, żeby wyrżnąć 2 miliony murzynów, ukraść im ich kauczuk, ukraść im ich kość słoniową, zagonić ich do roboty na plantacjach. Nie. Tam oni wszyscy siedzą i rozmawiają o tym, jakie wartości trzeba zanieść Afryce i jak ją trzeba chronić. Rozmawiają głównie o Afryce, ale to dotyczyło innych krajów też. Po pierwsze, musimy ich podnieść cywilizacyjnie. Oni nie mogą żyć w tej biedzie, w jakiej żyją. Trzeba im zanieść naszą gospodarkę, a nasza gospodarka wynika z wartości. Trzeba ich wysłać naszych misjonarzy, nauczyć ich religii. W imię tej religii te wartości się rodzą, będą pracować, trzeba otworzyć ich rynek na dobrobyt nasz, który my patrzymy, bo oni się stawiają temu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, polecam ten film, bo jestem przekonany, że jak za 100 lat weźmie ktoś stenogramy, jak Komisja Europejska siedzi i opowiada rozmaite kawałki, to tam też nie będzie ani słowa o tym, musimy tych Polaków wydutkać z pieniędzy. Tylko musimy im zanieść nasze wartości, w tym wypadku akurat odwrotnie, już antykatolickie, więc antymisjonarzy będą wysyłać i tak dalej. Kolonializm nie jest kwestią jednego jakiegoś króla Belgii, który sobie wymyśla, podbijemy dany kraj, tylko pewnym naturalnym instynktem, który tkwi w tych, którzy są bogaci, którzy się chcą rozwijać, a u siebie już się rozwinęli, więc szukają jakiegoś terenu ekspansji, żeby no cóż, dzisiaj się mówi zmaksymalizować zyski. Kiedyś się nazywało to wyzyskiem kolonialnym, nieważne. Ten mechanizm zadziałał po roku 1989. Dlaczego zadziałał? No, kto władzę przejął w 1989 roku? Nie mówię w sensie politycznym, tylko w takim sensie socjologicznym. Z kim się tą władzą komuniści podzielili, a potem musieli pogodzić się z tym, że właściwie dużą część władzy na ich rzeczy stracili. To byli ludzie wywodzący się z formacji inteligenckiej. Ja jestem inteligentem w drugim pokoleniu, jak to z dumą mówię, po moim drzewie genealogicznym się nie trzeba długo wspinać, żeby na Hama trafić, w związku z czym mam do tego stosunek zdrowy i jako produkt awansu społecznego, ale już w drugim pokoleniu nie mam zawrotu głowy, że dołączyłem do kasty lepszej, więc widzę, jakie inteligencja ma wady. Polska inteligencja się wywodzi ze szlachty. Szlachty, która zawsze miała w głębokiej pogardzie wszelkiego rodzaju przedsiębiorczość, wszelkiego rodzaju zaradność i wszelkiego rodzaju kupiectwo. Nie mówię, że nie miała zachwycających cech, łańska fantazja, takie wszystkie piękne cechy, umiłowanie wolności, ale niestety, jeśli chodzi o kwestie praktyczne, otaczała to głęboką pogardą i kiedy taki szlachcic w kolejnym pokoleniu został pozbawiony swojego herbu i majątku, musiał iść do miasta, gdzie przeważnie zostawał jakimś skrybą albo jakimś nauczycielem, guwernerem czy kimś takim, to wszystkie te nawyki swoje przenosił.
Polska polityka po roku 89 w tym obozie solidarnościowym była polityką inteligencką. No i niestety niech to nie zabrzmi jako belga, ale Jarosław Kaczyński też jest klasycznym inteligentem, wręcz ostatnim mamutem czy dinozaurem tej formacji, która już powoli w zapomnienie odchodzi. A inteligent, kiedy myśli o problemie państwa, to zupełnie nie myśli o tym, że w tym państwie gospodarka jest czymś ważnym. Myśli o polityce międzynarodowej, o sprawach godnościowych, o bezpieczeństwie, o administracji, a gospodarka, przypomnijmy sobie, jak to było przez 27-28 lat urządzane. No weźmiemy jakiegoś profesora, jeżeli rządzimy, jesteśmy partią lewicową, to weźmiemy lewicowego profesora, jeżeli jesteśmy partią prawicową, to weźmiemy prawicowego, czyli z KUL-u albo coś takiego. No i on tam weźmie i zarządzi, no, coś tam, żeby było. No w tym wypadku to jest już nie profesor, jest Mateusz Morawiecki, więc trochę lepiej sięgnięto po praktyków ze sfer bankowych. Ale zasada jest ta sama. Jeżeli Polska jest domem, to inteligent sobie wyobraża, że w tym, i polityk przede wszystkim, politycy nasi do dzisiaj w dominujących nurtach wyobrażają sobie, że gospodarka jest w tym domu kanalizacją, uzbrojeniem ścian, no, tym mediami, jak to niektórzy nazywają. Czyli czymś, co nie jest istotą tego domu. Przyjdzie monter, się zarządzi, żeby rura się zapchała, to przyjdzie i przepcha. Jest jakaś tam ta rura niedrożna, może założy inną. Nie wiem, nie znam się na tym jako właściciel domu. Interesuje mi hipoteka tego domu i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę brnąć w metaforę. Chodzi o to, że gospodarka nie jest kanalizacją czy kablami w domu i rurami, tylko jest podstawą tego domu, jako jest państwo. Ale politycy, którzy Polską rządzili, tego nie rozumieli. Myślę, że to, że tego nie rozumieli, było jedną z istotnych cech, dla których się cieszyli bardzo dużym poparciem demokratycznych państw zachodnich. Oczywiście, tak jak na konferencji w Berlinie, nikt by nie powiedział, może by nawet nie pomyślał, bo ja wielokrotnie ten film oglądałem, tę inscenizację konferencji berlińskiej, zadając sobie pytanie, czy ci ludzie są obłudni? Może nie. Oni naprawdę tak myśleli, że wysyłają misjonarzy, wysyłają dobrobyt europejski do Afryki, a że za misjonarzem szedł taki Kurz z jądra ciemności, który już wiedział dokładnie, po co tam przyszedł, mogli o tym nie wiedzieć. Być może mędrcy tam, z którymi się Adam Michnik spotykał na rozmaitych seminariach i rozmawiali o tym, jak to demokrację budować, być może ci mędrcy też nie wiedzieli, że za nimi idzie taki tam przedsiębiorca, który te wszystkie inteligenckie mędrkowania, którymi oni się zajmują, postępowe, ma dokładnie tam, gdzie miał Volkswagen, prawda, normy skażenia klimatu, jak montuje swoje jakieś katalizatory, bo je montuje tak, żeby na tym zarobić, a nie żeby inne głupoty z tego wynikały. Więc może nie wiedzieli, ale w każdym razie wspierali właśnie taką ekipę, która nie miała o tym nie tylko pojęcia, nie miała do tego serca, nie miała zainteresowania. W związku z czym łatwiej było wmówić, że najlepsza polityka gospodarcza to jest brak polityki gospodarczej. Najlepiej to jest wtedy, jak państwo w ogóle się gospodarką nie zajmuje. No popatrzcie na nas. I tu jest ciekawa sprawa, bo wszystko można o tych krajach powiedzieć, tylko o to, że tam oni nie dbają o swoją gospodarkę. No ale przy pewnej dozie niewiedzy to przeszło. I Polacy byli przez te 27 lat poddani takiemu przekonywaniu, że nowoczesność, że właściwa organizacja państwa to jest wolny rynek, a wolny rynek polega na tym, że się państwo nigdzie nie wcina. Mówię to, bo mam smutny i sam pełen winy, nie byłem przez 27 lat swoje, czy 26 lat swojego pisarstwa politycznego zawsze głosicielem tez mądrych i również ulegałem pewnym złudzeniom, bo nie, bo one były dobrze, ja nadal jestem, ale te złudzenia były bardzo zręcznie nam wsadzane. Ponieważ czy to jest nieprawda, że państwo w gospodarce być nie powinno? Nie, to jest zasadniczo prawda, tylko że to jest prawda, jeżeli mówimy o teoretycznym, idealnym modelu. A takiego teoretycznego, idealnego modelu nigdzie na świecie nie ma. To jest trochę taki problem jak z ochroną środowiska. Czym się różni ekolog od zielonego? Ekolog, jak nazwa wskazuje, to jest naukowiec, który się zajmuje ochroną środowiska, a zielony to jest taki wajrak, co się tam przypina łańcuchem do drzewa i z przeproszeniem mordę drze, że matka ziemia płacze i trzeba jej bronić.
Jak przychodzi do konkretnego, że ekolog się zna na tym, to on wie, że nie ma naturalnego środowiska. Na Ziemi, której żyje 5 miliardów ludzi, już od dawna nie ma naturalnego środowiska. I to, co jest prawdą, że naturalne środowisko się samo wyreguluje, to jest prawdą, było w czasie, jak dinozaury żyły. I dlatego już nie żyły, bo ich wyregulowało. I gdyby się nasze środowisko naturalne miało wyregulować samo z siebie, to my byśmy przestali żyć na Ziemi, bo zagrażamy temu środowisku. Ale wygraliśmy tę wojnę, pokonaliśmy naturalne środowisko i teraz, jeżeli chcemy zachować równowagę jakąś na Ziemi, to my musimy o to środowisko dbać w sposób aktywny. Stąd, jak mamy dyskusję o tym, że jest puszcza, to ktoś, kto ma o tym pojęcie, mówi, jak w puszczy drzewa chorują, to trzeba wyciąć chore drzewa, bo cała puszcza zostanie zainfekowana, a wariaci, którzy się przypinają łańcuchem, krzyczą, nie, nie, sama się puszcza wyreguluje, nic nie wycinać, nie wolno drzew wycinać, bo matka ziemia płacze, jak drzewa są wycinane, bo je to boli i tak dalej, i tak dalej. To podobnie jest z wolnym rynkiem. No tak, gdybyśmy mieli wolny rynek, na którym nie ma żadnych Sorosów, na których nie ma żadnych Unii Europejskiej, nie ma żadnych regulacji, on by się sam pięknie wyregulował. Trochę by to krwi i potu kosztowało i trochę nędzy i biedy i tak dalej, ale by się wzięło i się samo wyregulowało. Ale się samo nie wyreguluje. I tak jak w puszczy dzisiaj potrzebny jest leśniczy z wykształceniem, który o tym myśli, tak gospodarka potrzebuje państwa. I potrzebuje tego państwa nie po to, żeby państwo decydowało. Właśnie, po co go potrzebuje? I tutaj temat, który pozwoliłem sobie zasugerować. Po to, żeby gospodarka wyprodukowała trzy rzeczy. Trzy rzeczy oczekujemy i potrzebujemy, żeby zdekolonizować polskie państwo od gospodarki. Te trzy rzeczy, które gospodarka narodowa musi wyprodukować, a to jest tak, pierwsza, powiem tak, potrzebne są wszystkie trzy są swoim warunkiem, nawzajem wspierają się i bez żadnej z nich dwie nie przetrwają. Wszystkie trzy muszą być wyprodukowane. Pierwsza to jest oczywiście dobrobyt, no po to jest gospodarka, żeby tworzyła wartości, po to jest przedsiębiorczość, żeby zarabiać pieniądze, po to się zarabia pieniądze, żeby je inwestować, po to się inwestuje, żeby zarobić jeszcze więcej, po to, żeby nasze dzieci żyły lepiej niż my, żebym z małego mieszkania przeprowadził się do większego, a swoim dzieciom to kupił jeszcze większe mieszkanie albo jeszcze domy i tak dalej, i tak dalej. Aż do momentu, kiedy już w Polsce się zrobi na to wszystko za ciasno i my zaczniemy łypać ciekawym okiem, gdzie by tu coś skolonizować, prawda? Kiedyś myśleliśmy o Madagaskarze, nie wiem jak tam w tej chwili, może, oj, przepraszam, coś się... Krótka przerwa, już. Myślę, że o wyprodukowaniu dobrobytu najmniej jest tutaj do powiedzenia, bo to jest sprawa najbardziej oczywista i przy takich praktykach i po tym wszystkim, co tutaj zostało powiedziane, to ja nic nie mam do dodania. Potrzebne są przewidywalne, jasne przepisy, potrzebna jest odpowiedzialna gospodarka, potrzebne jest państwo, które broni polskiego przedsiębiorcę przed tymi, z którymi sam wygrać nie może. Bo w konkurencji z równymi sobie to on poradzi sobie. Ale w konkurencji z międzynarodową korporacją, która wchodzi i stać ją na robienie wieloletniego dumpingu na jakimś rynku, nie wygra. A jeżeli jeszcze ta korporacja dostaje, Marek Jakubiak mówił tutaj o tych miliardach, przepraszam za naukowe określenie profesora Rybińskiego, o tych pierdylionach euro, które produkuje Unia Europejska zupełnie bezczelnie, bez pokrycia i zużywa ich potem i używa ich potem do ekspansji gospodarczej. No jeżeli sieć dyskontów w Polsce, nie dość, że w ogóle ciężko z nią wejść polskiemu sklepikarzowi w konkurencję, to ona jeszcze dostaje kilkaset milionów euro z Banku Europejskiego na rozwój, na nowych rynkach, to co to jest innego jak nie kolonizacja i kto ma przed tym się postawić jak nie państwo polskie? Tylko, że wtedy to państwo musi być przez ludzi kierowanych, którzy sobie zdają z tego sprawę, a nie wierzą jak idioci, bo im jakiś mędrek z zachodu podpowiedział, że najlepsza polityka gospodarcza to jest brak jakiejkolwiek polityki. Szarpiemy się między dwoma skrajnościami. My się zawsze w Polsce z tą naszą wieczną niedojrzałością szarpiemy między skrajnościami naiwności i
nieprzemyślanego stawiania spraw na ostrzu noża, bo jedna skrajność to jest socjalizm, w której państwo ma decydować o wszystkim i wszystkim zarządza urzędnik. Oczywiście wiemy, że to jest złe, więc naturalnie przyjmujemy, że skoro to jest złe, to druga skrajność jest dobra, czyli najlepsza polityka to brak polityki, niech to się wszystko się weźmie i samo wyreguluje, tak jak już o tym mówiłem. Otóż też nie. Mądra polityka polega na tym, że państwo chroni gospodarkę, tworzy odpowiednie regulacje, odgrywa rolę policjanta, stróża nocnego, który pilnuje, żeby gra była prowadzona uczciwie i wspiera rodzimą przedsiębiorczość. Dlatego ją musi wspierać, że ta rodzima przedsiębiorczość nie jest na bezludnej wyspie, tylko w świecie zglobalizowanym i bez ochrony państwa sobie nie poradzi. Czyli inna jest rola państwa w gospodarce, w naszym endeckim myśleniu jest koniecznością, ale ona jest inna niż w myśleniu socjalistycznym, bo państwo nie ma być redystrybutorem, który pilnuje, żeby temu, co najwięcej zarobi, zabrać i dać temu, co mniej zarobić. Nawet nie musi być inwestorem, chociaż to jest kwestia do dyskusji, na jakim poziomie jesteśmy i czy potrzebujemy aktywności państwa jako inwestora. Natomiast na pewno musi być obrońcą gospodarki. Druga rzecz, którą gospodarka musi wyprodukować, to jest suwerenność. Ponieważ nie ma mowy o zachowaniu suwerenności, jeżeli nie ma pieniędzy. I tutaj zwykłem się posługiwać historyczną anegdotą. Jest w polszczyźnie takie powiedzenie bajońskie sumy. Wszyscy oczywiście wiedzą, skąd ono się wzięło, ale wyjaśnię. Bajońskie sumy, czyli jakieś gigantyczne, niewyobrażalne, ogromne właśnie te, przepraszam jeszcze raz, Rybińskim pojadę, te pierdyliony, wzięły się z umowy, którą zawarło Księstwo Warszawskie z cesarzem Napoleonem u swego zarania. Umowa była taka, że cesarz Napoleon na mowy pokoju w Tylży przejął wszystkie długi Polaków wobec państwa pruskiego i te długi hurtem sprzedał rządowi Księstwa Warszawskiego za 1/4 ich nominalnej wartości, ale w gotówce. Interes był oczywiście świetny, ale dla Napoleona, ponieważ dostał żywą gotówkę, której mu bardzo brakowało. A no, Polacy, jak mówię, aż weszło to do polszczyzny, tak jak ten szyderstwo z Zabłockiego, który próbował być przedsiębiorczy i mu się nie udało, więc wszyscy panowie bracia, prawda, tak się z tego cieszyli, że aż do dzisiaj to w polszczyźnie zostało. To interes był oczywiście dla Księstwa Warszawskiego żaden, ponieważ te długi były w większości nieściągalne. Ale dlaczego o tym opowiadam? Bo pytanie podstawowe, przepraszam, jeżeli ktoś już mnie czytał o tym, ale wydaje mi się, że ten przykład jest na tyle wymowny, że warto go używać. Skąd się, jakby najciekawsze w tej historii jest, skąd w 1806 roku, czy 7, jeśli pamiętam tę umowę, skąd w 1707 roku tak ogromne długi mieli Polacy wobec Królestwa Pruskiego? Przecież trzeci rozbiór, kiedy większość tych ziem weszła w skład Prus, to był 1795, czyli niecałe 10 lat. No, część tam jeszcze, powiedzmy, była w pierwszym rozbiorze zajęta, ale większa część obszaru, zaledwie 10 lat była i już się dorobiła tak potwornych długów, że potem to weszło aż do polszczyzny jako synonim jakichś gigantycznych, niepoliczalnych sum pieniędzy. Ano się wzięła stąd, że król Fryderyk Pruski wiedział doskonale, że są dwie metody podboju i zdobywania kolonii. Jedna, o której wszyscy wiedzą, to jest oczywiście wejść z wojskiem i ta jest zapewne niemiecką specjalnością ulubioną. Była kiedyś, ale w którymś momencie przestała być i została druga, która dzisiaj jest specjalnością. Można po prostu dać kredyt, nieograniczony kredyt, a potem tylko przyjść i upomnieć się o zwrot pieniędzy. Tak dokładnie jak gdzieś znalazłem i to cytuję z dokładnym źródłem w książce, w tej chwili państwu dokładnego źródła nie podam, ale było takie obliczenie, że w jednym tylko noteckim powiecie, bo akurat tam się zachowały papiery na to, w chwili rozbioru 100% ziemi było w rękach Polaków. A w 1807 roku, jak był pokój w Tylży zawierany, to już tylko 40% ziemi było w rękach Polaków. Bez wywłaszczeń, bez zajmowania tego siłą, po prostu wystarczało stosować politykę łatwego kredytu. Polacy, szlachta polska przywykła do życia na wysokiej stopie,
Rozbiory sprawiły, że handel zbożem przestał być opłacalny. Ociężałość umysłowa Polaków sprawiła, że nie pomyśleli, że trzeba albo w takim razie zejść trochę z poziomu życia, albo znaleźć inny sposób dochodów. No to gdzie przecież? To był taki jeden Zabłocki, co chciał mydłem handlować. Hańbił swój klejnot, kara Boża go za to spotkała. W związku z czym po 10 latach wystarczyło tylko upomnieć się udanego szlachciury. Proszę bardzo, skrypt podpisany, pieniążki są, nie? To wypad. Zostań inteligentem. Stąd się wzięła właśnie polska inteligencja. W 10 lat to się mogło stać. Polecam, gdyby ktoś miał okazję, taki film, kiedyś tę sztukę wyprodukowała, czasem nawet na TVP Kultura to bywa, wyprodukowała polska telewizja, Fryderyk Wielki, sztuka Adolfa Nowaczyńskiego. Osiągnięcie dramatyczne na miarę Hamleta to może nie jest, ale jeśli chodzi o publicystykę historyczną i o uchwycenie tego, dlaczego nas Prusy były w stanie tak zniszczyć, to jest to rzecz bardzo genialna i bardzo ważna i bardzo aktualna do dzisiaj. Dzisiaj polecałbym tę sztukę przede wszystkim Grekom, chociaż właściwie nie ma potrzeby, bo oni już zaliczyli to, tylko że nie było tego szczęścia, jakim dla nas się okazał Napoleon, że jak wklepał Prusakom, to pomyślał o tym manewrze z przejęciem automatycznym długów ludzi na tych ziemiach żyjących, które do księstwa warszawskiego wcielił i szczerze mówiąc, może dzięki temu w ogóle tam jakaś polskość przetrwała, bo by mogła nie przetrwać. Więc Grecja jest przykładem współczesnym. Dlaczego to w Grecji było możliwe? Tu znowu przypominam, co przed chwilą mówił Sylwester Chruszcz. Dlatego, że gdy normalny kraj ze swoją walutą zadłuża się ponad wszelki rozsądek, to mechanizm rynkowy, taki homeostat sprawia, że jego waluta staje się podejrzana, staje się toksyczna, w związku z czym traci na wartości, bo cholera wie, przedsiębiorcy, którzy tym operują, głupi nie są i wiedzą, że ten kraj może zbankrutować, a wtedy jego pieniądz, jego papiery dłużne będą śmieciem, w związku z czym premia za ryzyko jest coraz wyższa, w związku z czym nie można się zadłużyć na śmierć, chyba że ma się walutę euro i ma się grecką gospodarkę, która jest i tak lepsza od polskiej cały czas, a płaci się w walucie, która jest powiązana z gospodarką niemiecką. Wtedy rzeczywiście można się zadłużyć tak, że potem przychodzi, jak kiedyś urzędnik Fryderyka, starego Fryca, do polskiego szlachciury przychodzi urzędnik unijny i powiada, tę wysepkę sobie weźmiemy, to lotnisko sobie weźmiemy, no sorry, pożyczaliście pieniądze, jest kwit, jest obligo na fix, jak w przedwojennym kabarecie śpiewali. Dlatego gospodarka jest niezbędna, żeby wyprodukowała suwerenność. Jeżeli jej nie wyprodukuje, to jej nie będzie. Kosy na sztort, szable, tak dalej, to jest wielkie złudzenie, w którym żyjemy, że w ten sposób się niepodległość zdobywa. Jak się nie ma za co tej kosy kupić, se można pośpiewać od czasu do czasu po kościołach. I jest taki nurt polskiego patriotyzmu, ale właśnie dlatego potrzebna była endecja, żeby na tym nie poprzestać. Trzecia rzecz, ostatnia, najważniejsza, którą musi wyprodukować gospodarka, to jest republika. Celowo mówię republika, bo słowo demokracja zostało złachane. Wróciło chyba do stanu wyjścia, jak ktoś się tym interesuje, prace nad Konstytucją Stanów Zjednoczonych, kiedy prowadzono, fajna jest korespondencja między ojcami założycielami, oni tam piszą, że chcą swój kraj ochronić przed dwoma nieszczęściami, które może spaść na każdy wolny kraj. Pierwsze to jest tyrania, no, czyli monarchia brytyjska, od niej się chcą uwolnić. Drugie nieszczęście to jest demokracja. Najbardziej demokratyczna konstytucja wolnego świata powstała po to, żeby bronić Amerykę przed demokracją. Oczywiście inaczej było to słowo rozumiane. Dzisiaj używa się w tej funkcji słowa populizm, a w każdym razie dla ojców założycieli demokracja to były rządy motłochu. Rządy motłochu, które są zagrożeniem dla republiki. Więc czego wymaga republika? To już Arystoteles napisał. Republika wymaga przewagi liczebnej demosu, który ma rządzić, to stąd przecież nazwa demokracja, przewagi liczebnej demosu nad tymi, którzy mogą rządom demosu zagrozić. Może im zagrozić plebs, populizm i może im zagrozić oligarchia, czyli grupa bogaczy. Żeby nie zagroziła, musi być większa ta grupa, którą nazywamy dzisiaj klasą średnią, a którą Arystoteles nazwał demosem, musi być liczniejsza niż bogacze i plebs razem wzięci, niż ci, którzy mają tak dużo, że nie wiedzą, co z tym robić i ci, którzy nie mają zupełnie niczego.
Ideałem dla Republiki, żeby była ponad dwa razy większa liczebnie klasa średnia od tych bogaczy i od tych, którzy nic nie mają, i wtedy o Republikę można być spokojnym. Współczesne demokracje, dlatego właśnie złachały słowo demokracja, że to zaniedbały, iż idą, jak to teoretycy nazwali, w kierunku społeczeństwa 20 na 80, czyli 20% oligarchów, Soroszów, którzy się pławią w bogactwie, 80% plebsu, który całkowicie zależy od chleba i igrzysk fundowanego przez te 20% na górze. I wtedy mogą sobie odbywać wybory, można sobie, nie wiem jak, zaklinać, że demokracja jest. Nie ma demokracji. Tak jak nie było demokracji, o czym też już nie pamiętam, kto wspominał, w starożytnym Rzymie, za czasów, pan chyba, tak? Za czasów Augusta, kiedy Rzym sobie jeszcze przez 100 lat wmawiał, że jest republiką, bo przecież Senat działa, ustawy wychodzą coraz więcej zresztą właśnie i tak dalej. Tymczasem nie, zebrało się trzech panów, z których przypomnę, jeden reprezentował finansjera, a dwóch resorty siłowe. Zawarło porozumienie, że od tego momentu żadne stanowisko w Republice nie zostanie obsadzone nikim, kto nie zostanie przez każdego z nich trzech zaakceptowany. To się nazywało triumviratem i w tym momencie się demokracja skończyła. Gdyby w Rzymie starożytnym wychodziły gazety i tam jakaś prawicowa gazeta by wtedy pisała, że wcale nie ma demokracji, bo jest jakiś triumvirat, reszta by z niej darła łacha, że to są oszołomy, spiskowa teoria dziejów i tak dalej. Nieważne. Gospodarka ma wyprodukować tę klasę średnią. Otóż kolejne złudzenie, z którym Endecja walczy, będzie walczyć, a które nam wrzucono przez 27 lat, to było takie: najpierw demokracja, a potem przyjdzie z tego wolny rynek. Dokładnie odwrotnie, proszę Państwa. Udała się droga na przykład na Tajwanie, w południowej Azji, w krajach, które nigdy nie miały żadnej demokratycznej tradycji. W ogóle demokracja jest głęboko obca, tak jak pszczołom czy mrówkom, bo oni całe zawsze byli tak zorganizowani. Tam w warunkach dyktatorskich, nie da się zakryć, pod nadzorem Amerykanów, którzy narzucili władze okupacyjne, jak najbardziej niedemokratyczne. No bo tak, że wolności politycznej nie było, ale dano im wolność gospodarczą. I dano im możliwość dorabiania się na równych, uczciwych zasadach. I w ciągu 20-30 lat wytworzyła się tak silna klasa średnia, że ona zaczęła się domagać demokracji w tych krajach. I tak to można zrobić. I tak można było, jeśli ktoś pamięta świętej pamięci Mirosława Dzielskiego, jego klasyczny list do porucznika Borewicza. Gdyby tą drogą poszła transformacja, to byśmy dzisiaj byli niepotrzebni Polsce, ale jesteśmy potrzebni, bo poszła niestety drogą, że najpierw zrobimy wybory, no ale jakie, co dadzą wybory w kraju, gdzie nie ma klasy średniej? No dadzą to, że, już nie chcę cytować Waldemara Łysiaka, który to kiedyś bardzo celnie ocenzuruje go, tak, że jak zrobimy powiedzmy wybory w dzielnicy portowej, to albo wygra partia Alfonsów, albo partia prostytutek, bo innej partii nie będzie po prostu w tej dzielnicy. No i tak samo było, jeżeli się robi wybory w kraju, gdzie 90% ludzi jest uzależnionych od kogoś materialnie, a warstewka tych, których stać na to, żeby być niezależnymi, a więc wziąć odpowiedzialność za republikę, jest bardzo, bardzo cieniutka. Oczywiście, może nie można było inaczej, ale nie było tej świadomości, nie było za grosz tej świadomości, że jeżeli nie mamy zostać z powrotem skolonizowani, tylko tym razem nie przez ideologię komunistyczną, ale przez pieniądz płynący z Zachodu, to potrzebujemy własną klasę średnią budować. Jeżeli komuś się chce zerknąć, no bo ja już przepraszam, mimo że młody jestem, to już doświadczenie mam tych 20 paru lat pisania, więc to pamiętam, że komuś się chce zerknąć w język gazet z lat 90., to tam pojęcie klasa średnia bez przerwy się pojawia. Budujemy polską klasę średnią. Tylko kto był wzorcem tej klasy średniej? Kulczyk, Gudzowaty, Krause, czyli tak naprawdę budowano oligarchię i nazwano oligarchię klasą średnią. A klasy średniej nie budowano, ponieważ tu są różne chwyty na pożytecznych idiotów. Bo sprawiedliwość społeczna musi być, bo państwo musi pomagać ubogim, żeby im pomagać, to musi im zabrać, prawda? No, komu ma zabrać? Wielkim bogaczom nie zabierze, bo poza wszystkim jest to bardzo trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe, bo oni się zawsze z podatków skomplikowanych wywiną, a z przyczyn, o których już mówiliśmy, zawsze jest ten system skomplikowany, no to trzeba zabrać tym średnio zarabiającym. Tym, co nic nie mają, się też nic nie zabierze, więc przedsiębiorca mały, drobny był zawsze tępiony. To, że
to właśnie Krakowska Szkoła Ekonomii, to właśnie teoretycy narodowej demokracji. Nie przypadkiem ta narodowa demokracja się składa nazwa z dwóch członów i ten drugi człon jest równie ważny jak pierwszy. To, że oni wszyscy mówili, i Rybarski, i Heidel, i wszyscy pozostali tutaj też już wymienieni, pisali o tym, jak ważna jest prywatna, drobna przedsiębiorczość, rodzina przedsiębiorczość, wyrastanie tej przedsiębiorczości, to nie jest przypadek. To jest wszystko splecione, to jest jedna idea. To nie jest tak, jak sobie wyobrażano dotąd, jak sobie wyobraża się konkurencja nasza polityczna, że jak już mówiłem, dom jest, a rury i kanalizacja sobie, do rury kanalizacji się weźmie ten. Nie, to nie są rury, to jest zbrojenie tego domu, to jest podstawa tego wszystkiego i tak trzeba myśleć całościowo. Modne słowo kiedyś było holistycznie, o wszystkim, o idei, o demokracji, o gospodarce jest to splecione, ponieważ jedno bez drugiego nie zadziała, jedno bez drugiego funkcjonować nie będzie, jednego bez drugiego nie będzie. Tego potrzebuje endecja od gospodarki, żeby wyprodukowała suwerenność, żeby wyprodukowała republikę, klasę średnią, dalej już republika działa sama i żeby wyprodukowała dobrobyt, który sprawi, że Polacy będą zadowoleni, będą dumni, będą wiedzieli, że mają dobrze urządzone państwo, więc będą chcieli, żeby ono było w taki sposób urządzone. I oto czemu jesteśmy tu społem, jak to ujął kiedyś pięknie poeta. Przekroczyłem czas ponad wszelką przyzwoitość, więc pozwolę sobie tym poetyckim stwierdzeniem zakończyć, podziękować serdecznie.